Okej. Okay. Chcę mówić dzisiaj o takich głównych walorach uwalniania słowa proroczego. Teraz tak. Po pierwsze, gotowość. Główna rzecz. Gotowość. 2 Tymoteusz 4:2. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o uwalnianie słowa proroczego, jest gotowość na uwalnianie tego słowa. Jako osoba prorocza musisz być gotowy w czas dogodny czy niedogodny, zły czy dobry. Oryginał mówi w czas i w nie w czas. Główne elementy gotowości są 4. Opiszę je za chwilę. Teraz skrótowo. Odpowiedzialność, czujność, konsekwencja i brak zaniedbań. Odpowiedzialność, czujność, konsekwencja i brak zaniedbań. To się składa na gotowość. Jesteś człowiekiem odpowiedzialnym za przekaz. To twój ciężar. Przekaz to twój ciężar. Przekaz jest ciężki. Przekaz się nosi, a potem przyjmuje, nosi i zrzuca. Jeżeli przekazu się nie zrzuca, przekaz będzie ci ciążył do pewnego czasu. Jeżeli nadal go nie zrzucisz, przekaz zacznie gnić. Stanie się z nim, wpadnie w taki staw w środku ciebie. To jest w ogóle filozofia tego, że stała woda, która nie ma odpływu, ona gnije. I nieuwolniony przekaz najpierw staje się ciężarem, a potem zaczyna gnić. Przekaz, który zaczyna gnić, zaczyna negatywnie wpływać na ciebie. Czyli osoba prorocza jest niewolnikiem własnych przekazów. Jeżeli nie będziesz uwalniał przekazów, które należy uwolnić, będziesz niszczał. Taki los proroka. Niszczenie to polega na tym, że ludzie się wykolejają, idą w herezję, odnawiają się u nich zaburzenia różne, stają się nieodporni na rzeczywistość, która ich otacza, czyli spada ich odporność życiowa. Popadają w kłopoty. Odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialny za uwolnienie słowa. I koniecznie publicznie, ale na przykład do lidera, który się zajmuje koordynacją. Czujność, drugi element gotowości. Musisz być czujny na to, o czym już mówiliśmy wcześniej. Na przykład czasy i pory. Gdzie, kiedy, jak, do kogo, w jaki sposób. Czujność. Kolejnym etapem gotowości jest konsekwencja. Jak zaczynasz formułę przekazową, to ją kończysz. Nie robisz sobie żartów z tego. Nie przychodzisz do kogoś, nie mówisz, resztę ci to powie Pan. Często ludzie mają sny, wizje, różne rzeczy, przychodzą, opowiadają innym ludziom. Miałem taki sen o tobie. Miałem taką wizję o tobie. Czasem się tak mówi. Wiecie, jaki to jest może procent
uwalniania perspektywy proroczej w ten sposób, może 5. Tak myślę. Przyjście do kogoś i opowiedzenie mu snu czy wizji. Musisz wiedzieć, co zrobić ze snem czy wizją. Nie wiesz, przekaż liderowi. Ale konsekwencja jest tutaj bardzo ważna. I wszelkiego rodzaju brak zaniedbań. Czyli nie możesz odkładać tego, powiem później, zrobię później, załatwię później. Nie zaniedbujesz, nie rzucasz mi jakkolwiek. O, jakieś proroctwo rzucę. To bzdura. To śmieć. Wszystko musi mieć jakość. Perspektywa prorocza, ona nie tylko sama w sobie musi mieć jakość, ale ona ma w ogóle wyznaczać granice jakości wszystkiemu. A skoro ona ma wyznaczać granice jakości wszystkiemu, co jest w królestwie, to jakże ona sama musi być wysoko, jakże ona musi być duża, silna, ciężka, gatunkowa. Nie wolno jej sobie powiedzieć. Nie wolno się bawić w to. Nie bawimy się w proroków. Nie bawimy się w perspektywę proroczą. Nie dowartościowujemy się tym, że mamy sny, wizje, objawienia, aniołowie przyszli do nas, czy inne rzeczy. Nie, to jest, nie dowartościowujemy się. O tym rozmawialiśmy już dawno temu, parę miesięcy temu. Osoba prorocza to osoba o wysokim poczuciu własnej wartości, w innym wypadku ona się nie nadaje. Musi wykonać robotę na poczuciu własnej wartości, bo inaczej się będzie dowartościowywała formułą proroczą. Rozumiecie? Kiedyś współpracowaliśmy z takim kościołem, zagadką, jednym tutaj w Warszawie, co w ogóle grupa uwielbienia między innymi służyła do tego, żeby leczyć ludzi. Stawy tam chyba tych dziewczyn było nie wiem ile już, które śpiewały. Wszystkie, co chciały śpiewać, tam wszystkie śpiewały. Że większość z nich nie umiała śpiewać, to im mikrofony wyłączały. Ale tam stały i się pojawiały te mikrofony. Ja śpiewałem. Nikt ich nie słyszał, bo psuły wszystko. Kiedyś gada zapytała tego pastora, mówiła, czy one mają wyłączone mikrofony. No tak, ale to ich potrzebne im jest, żeby się dowartościowują. Pastor znalazł sposób terapeutyczny. Zresztą człowieku, to włos na głowie rosną. Rozumiecie? Tak samo jest w perspektywie proroczej. To ty nie możecie dowartościowywać perspektywy proroczej. Ja zaprorokuję, proroctwo powiem, rzucę chlap nadzorem, coś tam zrobię. Jakość, certyfikat jakości na wszystkim. We wszystkim musimy być najlepsi ze wszystkich możliwości naszych. Najlepsi. Albo jestem w czymś, będę się brał za coś i będę to robił. Ja się mogę uczyć. Ale ja się nie bawię w to. Tak samo jak w każdej dziedzinie życia. Ewangelizacji czy czymkolwiek innym. Ucz się, aleluja! Ale nie rób się z tego ja. Bo tu chodzi o życie ludzkie. 2 minuty idzie człowiek do piekła. Co czas. Druga rzecz. Drugi walor uwolnionego słowa. Odwaga. 1 Tesaloniczan 2:2. W Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić. 1 Tesaloniczan 2:2. W Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić. Odwaga jest nieodzowna. Bez odwagi nie ma uwalniania perspektywy prorocznej. Człowiek lękliwy nie da rady. W ogóle o tym też mówiliśmy już. Lękliwi ludzie będą nie tylko krzywo uwalniać, ale krzywo przyjmować. Wszystko mają krzywo. Lękliwy prorok to jest dramat dla królestwa. Odwaga! Będę mówił w niedzielę o duchu odwagi, bo Duch Święty jest duchem odwagi. Dalej, uwalnianie słowa to jest ciężki bój, czyli przebijanie się. Czym jest uwalnianie słowa? Ciężkim bojem. W Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić. Czym się głosi w ciężkim boju?
To ciężki bój. Ludzie mówią, tak mi się ciężko dzisiaj głosiło, to chyba nie było od Pana. Bo miałem takie opresje. Ja mówię, bo się w ciężkim boju głosi. Jak ci się lekko głosi, to się zastanów dlaczego. A nie jak ci się ciężko głosi. Jak się ciężko głosi, to normalne. Jak lekko, to czasem się może zdarzyć. Akurat trafiłeś w taką niszę między światami, że ci lekko idzie. Rozumiesz, o co chodzi? Może nie wiem, lokalny demon miał rozwolnienie i odszedł. To ci się lekko głosi, ale mi się lekko głosi, chyba Pan jest ze mną. Pan jest z tobą, jak się ciężko głosi. Wtedy Pan jest z tobą na pewno. Bo przebijasz się właśnie. Bo Słowo Boże jest jak młot, którym się kruszy ścianę. Tak ci ciężko, to Pan jest z tobą. A nie jak ci się lekko głosi. Jak się lekko głosi, rozumiesz, to jest nisza duchowa. Bo w ciężkim boju się głosi na tej ziemi. Rozumiecie, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. My idziemy się przebijać do innego świata. Ty bierzesz młot i przecinak i przebijasz się do drugiego wymiaru. Ty z wymiaru nieba wykuwasz dziurę do wymiaru ziemi. Perspektywa prorocza to robi. Się w ogóle na to uwagi nie zwraca. Bo to jest to. Jak ci ciężko głosić, to mówisz, Boże, dziękuję Ci, że w ciężkim boju idę głosić. Amen. W ogóle wiesz, o co chodzi. W ten sposób się zasuwa. Ale do tego potrzebna jest to odwaga. Bo inaczej ciężki bój przerazi osobę proroczą. Będzie przerażona ta osoba. Przerażona. Będzie, co to jest? Co się dzieje? Jakiś dramat. Jak ciężko. Ale to w ciężkim boju się dzieje. Dzisiaj ćwiczyłem sobie i było ciężko. Po prostu było ciężko. Czułem, że w ogóle mi się rozwalają mięśnie na te walki. Ale to wtedy rośnie moja siła. Właśnie dzisiaj dokonałem kolejnego przejścia na kolejny poziom siły. Kolejny poziom. Ale to było ciężkie. Bardzo. Tu jest też napisane, w Bogu naszym nabyliśmy odwagi. To się robi, odwagi się nabywa. W perspektywie proroczej nabywamy odwagi. Czyli nie stajemy się odważni, nie jesteśmy odważni od razu. Nie frustrujemy się też, jeśli nie jesteśmy odważni. Tylko co? Nabywamy odwagi. I co? Źródłem jest Bóg. W Bogu nabywamy odwagi. Nabywanie odwagi w Bogu nie polega na tym, że przychodzimy odważni do Boga. Nie. Przychodzimy do Boga po odwagę. A nie odważni do Boga. Przychodzimy do Boga i mówimy, drżę teraz. I teraz w Tobie, według Twojego słowa, nabywam odwagi. Kiedy wstanę sprzed Twojego oblicza, to będę głosił w ciężkim boju słowo. Z odwagą. To jest człowiek wiary. Odpowiednia modlitwa, odpowiednie podejście. Ponieważ uwalnianie słowa, do uwalniania słowa potrzebna jest odwaga. Trzecia rzecz. Do uwalniania słowa potrzebna jest jakość. Księga Jeremiasza 48:10. Przeklęty, kto dzieło Jahwe wykonuje niedbale. Przeklęty, kto dzieło Jahwe wykonuje niedbale. Co to znaczy, że ma nasza perspektywa prorocza mieć jakość, czyli uwalniane słowo ma mieć jakość? Głosimy
jak najprościej. Uwalniamy słowo jak najprościej. Pamiętajcie o tym. Po drugie, jak najkrócej. Jak najprościej, jak najkrócej. Po trzecie, jak najjaśniej, czyli niechaotycznie. My musimy nad tym pracować. W przekazie musi być jasność, nie chaos. Po czwarte, mówimy na temat, bez żadnych dygresji. Przeklnijcie te dygresje w waszych poselstwach. Żadnych dygresji. Dygresja, dla tych, co nie wiedzą, to jest odchodzenie od tematu podstawowego. Głosi ktoś coś, mówi, a tutaj to, to i tamto. Nas nie interesuje, co było tutaj. Nas interesuje temat. Jak mówimy o młotku, to temat młotka ma być podany od A do Z. Jeżeli w głowie człowieka istnieje taka przestrzeń, że należy do tego wszystkiego stworzyć jakieś ogromne tło, to trzeba z tym przyjść do Boga. Czasami wyrysowuje się tło prorocze. Tak bywa. Natomiast w większości przypadków nie wyrysowuje się tła proroczego. Ponieważ my dzisiaj w ogóle, przyjaciele, żyjemy w czasach nowego przymierza. My się nie wzorujemy na tym, w jaki sposób głosili prorocy Starego Testamentu. Prorocy Starego Testamentu nie są dla nas wzorem, jeżeli chodzi o formułę podawczą. My możemy z nich się uczyć różnych rzeczy, ale nie formuły podawczej. Oni musieli nakreślać tło. A w dzisiejszych czasach Duch Święty mówi wyraźnie. Wyraźnie. Dlatego perspektywa prorocza jest wyraźna. W perspektywie proroczej znajdują się różnego rodzaju porównania, różnego rodzaju kolorydy, różnego rodzaju informacje nadające pewną taką formę jakby opisową czegoś. Jak najbardziej, tam to wszystko się znajduje, tylko że w minimalnym stopniu. To nie jest stare przymierze, że trzeba opowiedzieć całą opowieść, żeby wyciągnąć malutki wniosek na końcu. Wiesz, o co chodzi? To nie tak. Dzisiaj się mówi jasno. Ja czasami słucham różnych proroków, to są rebusy jakieś. Rebus. Trzeba usiąść, pomyśleć, pomodlić się, położyć na siebie rękę i rebus rozwiązać. Już samo to jest trudne. Rozumiesz, o co chodzi? A po co to rebus rozwiązać? Żyjemy w czasach, kiedy Duch Święty mówi wyraźnie. Posłuchajcie, bardzo ważna rzecz następna. Perspektywa prorocza, z tym związane to jest, nie jest oparta na przypowieściach. Czasem się przypowieść też zdarzyć może, ale to też niszowy temat. Bo co jest związane z przypowieściami? Co jest napisane o przypowieściach? W ogóle co to jest przypowieść? Przypowieść to jest pewnego rodzaju historia, może być wymyślona, czy taka baśń. No może być baśń też, prawda? Która to historia ma nas doprowadzić do jakiegoś morału. Jak najbardziej to się czasami stosuje w perspektywie proroczej. Natomiast jak dobrze czytacie Pismo Święte, przypowieść jest dla tych, którzy są zewnętrzni. Jezus mówi, w przypowieściach mówimy do tych, którzy są zewnętrzni. Tutaj jest napisane tych, którzy są na zewnątrz. Oryginał nie mówi na zewnątrz, tylko zewnętrzni. Kto to są ci zewnętrzni? To nieduchowi, czyli duszewni. Przypowieści, czyli baśnie, opowiadamy duszewnym. Czyli tym, którzy ducha jeszcze mocno nie powąchali. To im się bajki opowiada. Był sobie król, król miał brodę, w brodzie była wsza. Wiesz, o co chodzi? Król się podrapał, wsza wypadła. Jaki z tego moral? Pijmy Coca-Cola. Nikt nic nie wie.
Więc bez dygresji. Temat musi być jasny, prosty, klarowny. O, proszę, jest Nikola. Następnie głosimy jak? Bez lansowania siebie. Bardzo ważna rzecz. Jako osoba prorocza masz sobą prezentować przestrzeń proroczą. Ale prezentowanie sobą przestrzeni proroczej to nie jest koncert życzeń. No rozumiecie, no ludzie, tu trzeba znaleźć w ogóle środek w tym wszystkim. Pewnego rodzaju miejsce, które nam pozwoli, aby przekazać swoją osobowością coś z perspektywy proroczej i jednocześnie nie bujać się jak stary autobus. Pokazując w ogóle, jaki jestem fajny. Wiesz, o co chodzi? No kurczę, no tak mój kot robi w domu. Wiecie? No on tak robi. Tylko on nie wnosi ze sobą żadnej treści. Żadnej. W ogóle jest istota bez ducha. W ogóle wiecie. Tam bez duszy, nie wiem, bez czego jest. Bez mózgu. Więc nie lansujemy siebie, nie robimy rzeczy, które jakby w pewien sposób nie przynoszą treści żadnej. Bo posłuchajcie, bardzo łatwo osobie proroczej, prorokującej, jakkolwiek, osobie proroczej, tak nazwę, odwrócić skupienie od meritum zagadnienia. I jeszcze raz mówię, na to nie ma jasnej reguły. To trzeba rozpoznać w duchu. Mi się bardzo podobały taki był ruch, jak się zaczął taki ruch pentakostalny w Stanach Zjednoczonych na Azusa Street chyba. To się działo. Oni tam fajnie mieli takie coś, tam każdy mógł głosić. Każdy mógł prorokować, kto z ulicy wszedł. Wyglądało to w ten sposób, że na środku stała skrzynka po jabłkach. Oni tam ostro w tych siedzieli w tych skrzynkach po jabłkach w ogóle. Ze skrzynek po jabłkach mieli nawet kazalnicę zrobioną, pospijano. I ta skrzynka po jabłkach stała na środku. Każdy mógł wejść i głosić. Tylko co tam się działo? Od razu też wszyscy, co byli, to osądzali go. Ktoś tam wszedł, mówi, mam słowo od Pana i tam mówi coś i tam w połowie ktoś mu przypomniał, nie, to nie jest od Pana, usiądź, może jutro. I u nich to było normalne. Tam spojrzał, powiedział, usiądź, nie, to nie od Pana, mówi, to no jutro może Ci pójdzie lepiej. I on następnego dnia znowu wychodził, wiecie, o co chodzi. I on mówi, a to od Pana jest tak, no to siada, od Pana. I oni tak szli, przecinaki, słuchajcie. Rozumiecie, to w ogóle nie było dla nich żadnego problemu. Natomiast oni osądzali, bo my musimy rozumieć, że perspektywa prorocza podlega osądowi. I tu już się znowu kłania to, co mówiłem parę miesięcy temu, że osoba prorocza to musi być zdrowa osoba. Bo jak ona zostanie osądzona, rozumiecie? I ona się obrazi, się zamknie na perspektywę proroczą, albo jeszcze na wszystkich dookoła, no to jest po ptakach. Bo ona ma focha. Wiesz, bo ma focha, bo ją osądzili. No osądzili, no osądzili, a ty przecież mają osądzać. No ja nie wiem. No. Ty prorokujesz i mnie osądzają. No prosta historia. A ja się tak źle czuję, że mnie osądzili. No to koniec. No, jak się źle czujesz, to dawaj do roboty coś po prostu. Jak się źle czujesz. No nie możesz się źle czuć. Złe samopoczucie osoby proroczej to jest strzał w kolano perspektywy proroczej. Nie możesz się obrazić. Nawet jeśli popełniłeś błąd. Nawet jeśli ktoś cię weźmie, koniec, nie głosisz, siadaj. Nieraz na przykład ktoś mówił, a dlaczego nie wyemitowałeś mojego poselstwa w internecie? Ja mówię, bo to byłby błąd techniczny. I tak wystarczy, że cię na online zobaczyli. A to nie było od Pana? Ja mówię, nie. W ogóle, dlaczego? Dlaczego ty uważasz, że ty nie popełniasz błędu? Każdy błąd nie popełnia. Kurczę, no błagam cię. Ja swoich różnych rzeczy nie wyemitowałem w życiu. Po prostu.
Jak zobaczyłem, w ogóle przyjrzałem się temu, to znaczy, nie, to mówię, jest dusza. Co z tego, że to ładnie brzmi? No co, ludzie, co z tego, że coś ładnie brzmi, jak to jest z duszy, nic nie da? Nie ma tam żadnego potencjału ducha. To co to z tego, że my to puścimy, to my zrobimy, to co po co? Po to, żeby co mieć? Dodatkową jakąś tam rzecz? Są na świecie rzeczy, które coś znaczą i są rzeczy, które nic nie znaczą. Mimo, że są podobne do tych rzeczy, które coś znaczą. Rozumiecie? Takie są rzeczy. Teraz już tak nie ma bardzo, ale kiedyś jak był na przykład stadion dziesięciolecia, jeszcze w Warszawie ten bazar wielki, pod pałacem się handlowało, to w ogóle na przykład stał facet i sprzedawał buty marki Adidas. Obok stał drugi i sprzedawał buty marki Adidas. Dwa razy tańsze. No oni stali, to ta, nikt tego nie kontrolował wtedy w ogóle, nie? Nie tylko kupowali Adidasa, dwa razy do czego, drugi Adidasa. Rozumiesz, jak było w porządku, nie? Tylko ten Adidas, wiesz o co chodzi? To był z ceraty zrobiony. Wiesz o co chodzi? Wlazłeś tym butem w gówno i się rozpadł. Taka była subtelna różnica między Adidasem a Adidasem. Niby to samo, jedna literka przestawiona. Ale jakoś była inna. Jakoś inna. Że tego nikt nie gonił wtedy, to nikt nie gonił. Ale już się skończyły czasy w Kościele w Polsce, że się nie będzie gonić głupoty. My jesteśmy powołani pierwsi do tego, żeby głupoty gonić. Już w tym kraju się narobiło głupoty po kokardkę. Po kokardkę. Od 89 roku, kiedy w tym kraju nastąpił luz od komunizmu, zaczęły się tworzyć w ogóle kościoły. I ludzie mieli dobre chęci. Ja to wiem. Natomiast dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Stare, dobre polskie przysłowie. Bo dzisiaj wiemy, jakie są efekty tego. Po latach widzimy, jaki dzisiaj jest efekt tego. Największy kościół w Polsce, wiecie dzisiaj jest jaki? To są ludzie, którzy są poza kościołami. Pogorszeni, którzy powychodzili i są nigdzie. To największy kościół w Polsce. Taki jest skutek w ogóle chaosu, który się wdarł w ogóle do kościoła w Polsce. Ludzie są porozbijani, poniszczeni w ogóle. Jesteśmy dalej niesprawni, tak jak byliśmy w 89 roku. W 89 roku był niecały procent wierzących i dzisiaj jest niecały procent wierzących. Szok. A więc nie lansujemy siebie, rozpoznajemy, jaka jest różnica między zobrazowaniem naszą osobowością perspektywy proroczej, jakiejś formy perspektywy proroczej, a lansowaniem siebie. Uważam osobiście, że jest to związane z intencjami, z niczym więcej. Jak jest prawidłowa intencja, to na pewno nie będziesz lansował siebie. Siebie, ja mówię siebie pod tym kątem negatywnym, że chcę się pokazać. Wiesz o co chodzi? Jest taki w ogóle portal, konkurs tańca tam się robi. Można się pokazać. Jest też fajnie, zresztą sam myślę, żeby tam zatańczyć i głosić Ewangelię. Choć moja córka twierdzi, że ja nie potrafię tańczyć. Co dalej? Mówimy odpowiednim językiem. Co do odbiorców. Nasz język nie może być dziwny. On musi być taki, żeby odbiorcy mogli odebrać. Jedna z rzeczy, która zaczęła nas wyróżniać, to między innymi to, że zaczęliśmy mówić po polsku w kościele. Naprawdę. Kiedyś w jednym kościele do nas podeszli tacy ludzie, środkowy do mnie do gady, mówi, wy normalnie mówicie. Ja mówię, wow. Mówiliśmy normalnie. Nie zmienialiśmy tonu głosu. Wiecie, jak pojechałem do takiego kościoła, słuchajcie, wtedy z Norbertem i tam jeszcze z kimś pojechaliśmy do tego kościoła. I w tym kościele do nas normalnie mówili, nas przywitali. Ale w momencie, kiedy zaczął się śpiew ze śpiewnika starego pielgrzyma, to starszy zboru, który stał koło nas i wziął ten śpiewnik, zmienił głos. O, jak kocham ten szorstki krzyż. Prawda? Ja tak stałem, siedziałem koło niego, mówię, chlops na wiankach, mówię, co to za duch, mówię, Panie Jezu. Jakiś duch zmiany natychmiastowy. Wiesz, no zmienił głos ten facet. Przy mnie na moich oczach. Trzeba mówić normalnie. Normalnie.
Nie humanistycznie. To nie chodzi o to, że my teraz mówimy humanistycznie, bo ja też słyszę, to są takie nowe ruchy baptystyczne teraz. Teraz nowe ruchy baptystyczne. Oni są teraz normalni wszyscy. Wiecie, normalni tacy. Normalni. Ja się na to patrzę, to nie są normalni. Bo oni są tacy robiący coś takiego, żeby. Nazywają się, te kościoły się tak nazywają, jakieś tam w ogóle S8, 4, 6 przez 2, rozumiesz, 2 plus 2 i to tam, oni tam chodzą, tacy są normalni, wyciągnięci w tych swetrach takich powyciąganych i tak chodzą, wiesz, i tacy, to normalnie siema, nie mówią tam brać, tylko siema, w ogóle wiesz, ja na to patrzę, mówię, kurczę, człowieku, bo ja, jakie siema się nie mówi, człowieku, od lat siema. To jest bardzo ważne, żeby mówić normalnym językiem. Normalnym językiem. Co więcej, odbierać to do takiego środowiska się mówi. Bóg ciebie uzdalniał będzie do tego, żebyś w odpowiednim środowisku w odpowiedni sposób mówił. 19 lat temu pierwszą rzeczą, którą poddałem Bogu, pierwszą było moje życie seksualne, bo miałem popieprzone jak pankracy w ogóle, te życie seksualne. Ale drugą to był mój język. Przyszedłem do Boga i mówię, zmień mi język, bo ja nie umiem mówić normalnie. Ja strasznie byłem wulgarny. Ja miałem dziadka, który miał demony i w ogóle ten dziadek bluzgał przez cały czas. Ja też bluzgałem od małego. Cały czas. On plunął na telewizor, wyzywał wszystkich, mówił to przez komuniści, no szachta. Gierka widział to plum na telewizor. Krok, człowieku, ja w ogóle mówię, Boże, koniec, ja nie umiem mówić. Zmień mi język. I on mi zmienił język. Ale ja nie wiedziałem, jak on mi zmieni język. On mi dał język mędrców. On mi to zrobił. I ja dzisiaj potrafię powiedzieć do każdej grupy ludzi na ich poziomie. I to się dzieje w sposób automatyczny. Jak w więzieniu głosiłem, to głosiłem jak do więźniów. Jak w ogóle do profesorów, to jak do profesorów w ogóle. Wielokrotnie sprawdzałem słowa potem w internecie, co one znaczą, bo nie wiedziałem. I Bóg ci zmieni język, jak tylko będziesz chciał. Ale przede wszystkim trzeba chcieć mówić normalnie. Boże, ja chcę mówić normalnie do ludzi. Tak jak dziś się ludzie porozumiewają ze sobą. A więc perspektywa prorocza jest związana z przekazem takim, jaki jest przyswajalny. Rozumiecie? Nie mówimy inaczej. Nie nadajemy temu jakiegoś dziwactwa, nie mówimy w tym wszystkim. Również zatem musi iść pewnego rodzaju potencjał emocjonalny. Tak mówisz, jak przeżywasz. Bo potem może to iść w drugą stronę. Ja znam ludzi na przykład, którzy uwalniają słowo i to słowo jest uwolnione tak w taki sposób bezpłciowy, że się w głowie nie mieści. Ja mówię, nadaj temu jakiegoś kolorytu znowu. Weź powiedz coś, tak jak to w ogóle, jak to brzmi. Jak mówisz o wojnie, to mów jak o wojnie. A nie ty mówisz o wojnie, a w to nie masz w ogóle klaser ze znaczkami. W ogóle nie masz o wojnie. To nie jest, to nie filatelistyka, to wojna, no mów o wojnie. Jak mówisz o niebie, mów jak o niebie, jak o chlebie, w ogóle nadaj temu też, niech na tym pójdzie potencjał emocjonalny. To jest bardzo ważne w perspektywie proroczej. A nie jednym tonem wszystko, wiesz, normalnie, tak jak przeżywasz. Prorok powinien płakać i się śmiać, krzyczeć i szeptać. Tak powinien przekazywać całym sobą. Tak jak żyje, tak powinien głosić. Tak jak żyje, tak jak przeżywa. Rozumiecie, o co chodzi? Tak powinien robić prorok. Trzeba być sobą. Co dalej? Jakość. Dalej w jakości mamy przestrzeń merytoryczną. Mówimy poprawnie, doktrynalnie. To, że jesteś osobą proroczą, nie zwalnia cię z poprawności doktrynalnej. Nie zwalnia cię z tego, że ty możesz mówić w ogóle w sposób, który jest sprzeczny z jakąś fundamentalną doktryną. Proste przykłady.
Jeżeli ty wiesz, że stara natura człowieka umarła razem z Chrystusem na krzyżu, kiedy człowiek się narodził z Bożego Ducha, a stara natura człowieka to ego, bo po grecku to ego, to na przykład podczas uwalniania słowa proroczego ty nie możesz uwolnić takiego czegoś, bo to wynika z egocentryzmu. Bo Kościół jest egocentryczny. Kościół nie jest egocentryczny. Nie ma w Kościele ludzi posiadających ego. Ty nie możesz tego powiedzieć. Albo nie możesz powiedzieć, bo to są działania starej natury. Nie ma starej natury. Ty nie możesz takiego proroctwa uwalniać, bo ty wprowadzasz w błąd ludzi. Ty musisz to nazwać. To nie jest ego, tylko to zaburzenie duszy. To choroba duszy jakaś. Powoduje, że ten człowiek myśli tak, a nie inaczej, a nie ego. Bo to nie jest egocentryk, tylko chrystocentryk. Bo on nie ma ego, tylko Ducha Świętego. Jeśli chcesz nawiązać do tematu egocentryzmu, bo tak masz na przykład, taki masz przekaz proroczy, to mówisz w tym momencie, że te zachowania są wynikiem flashbacków egocentryzmu, które pozostały w duszy człowieka. Uczysz się poprawnie, doktrynalnie przekazywać słowa. Nam nie wolno chrapnąć takiej rzeczy, bo to jest ego. Jakie ego? Najbardziej pochrzaniona głowa wśród ludzi w Kościele to nie jest głowa egocentryka. Nie ma egocentryków. Wszyscy mamy Ducha Świętego. Jesteśmy odrodzeni z Ducha Świętego. Nie mamy ego, nie mamy starej natury. Żyje już nie ja, greckie słowo ego, ale żyje we mnie Chrystus. Na miejsce ego przyszedł Chrystus. Nie masz ego. To, że masz zachowania egocentryczne, to nie znaczy, że masz ego. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Jesteś cały wykąpany, ale że nie wyprałeś jeszcze ubrania, to jest inna para kaloszy. I to nie oznacza, że ty śmierdzisz, tylko ci ubrania śmierdzą. I musisz to nazwać. I musisz to uwolnić w odpowiedni sposób. A więc merytorycznie osoba perspektywy proroczej jest obkuta w prawdach. Zawsze istnieje margines tolerancji na osoby prorocze. Dlatego ja też nie oponuję, kiedy osoby prorocze wychodzą i mówią coś, co nie jest do końca zgodne z jakąś formułą. Bo ja wiem, jaka tam jest przekazywana głębia. Ja tą głębię często wydobywam i koryguję po tym jakąś sytuację. Natomiast do takich rzeczy nie musimy mieć. Jako osoby prorocze mamy merytorycznie uwalniać perspektywy prorocze. I co dalej? Dalej otwartość. Otwartość na Ducha Bożego. Otwartość, która jest bardzo ważna, ponieważ w uwalnianiu słowa trzeba być czujnym na to, w jaki sposób Duch Święty będzie nas na bieżąco prowadził. Na bieżąco. Bo często sytuacje, w których głosimy, uwalniamy słowo, nie są sprzyjające, żebyśmy byli tak bardzo skoncentrowani. Nie możemy też być wykuci w czymś. Osoba prorocza, ona z jednej strony posiada w ogóle obcykane wszystko to, co ma do przekazania, z drugiej strony ona jest otwarta, żeby w razie czego to poszerzyć, a czasem zawęzić. Bo czasami w ostatniej chwili Duch Święty ci w ogóle powie, tego nie mów. Nie teraz. Albo poszerz tamto. Trzeba być czujny. Czwartym walorem uwolnienia słowa jest postawa. Trzecia Mojżeszowa, 11:44. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o podstawę, to zdecydowanie. Głosimy Słowo Boże zdecydowanie. Perspektywa prorocza
jest głoszona przez nas zdecydowanie. Każde poselstwo. Mówisz w sposób zdecydowany. Czytaliśmy dzisiaj, jak to robił Jezus. Zdecydowany. Nie niepewny. Nie co tam o tym myślicie. Zdecydowany. Wczoraj uwolniłem słowo. Powiedziałem do Anetki Kisiel, że może zdarzyć się sytuacja, że spotkasz zakonnicę. Jedno lub kilka. Zrobisz to, to i to wtedy. Dzisiaj do sklepu, w którym pracuje Anetka Kisiel, wtargnęła zakonnica na dzień dobry. Natychmiast Anetka zrobiła dokładnie to, co należy. Sprzedała jej apaszkę, ogłosiła pełną Ewangelię, wyłożyła w pełni drogę Pańską. W sposób zdecydowany uwalnia rzeczy. Zdecydowany. Dalej wyrazisty. Często chce się powiedzieć szybko. Osoby, osoby, które zaczynają dopiero posługiwać się formułą przekazu proroczego, chcą powiedzieć szybko coś. Nie mów szybko. Rób przerwy. Mów krótkimi, jasnymi, zwięzłymi zwrotami. Bądź wyrazisty w swoim przekazie. Rozumiesz? Jasno. Pozwalaj ludziom na to, aby mieli mikrosekundy na usłyszenie dokładne tego, co powiedziałeś. Jak czytacie psalmy, tam jest często takie słowo sela. Jeden nasz znajomy kiedyś, jak byliśmy jeszcze z Norwim, działaliśmy pośrodku dla bezdomnych, urodziło im się dziecko. Przyszli do nas, ta para, małżeństwo, i mówią, chcemy nadać jej imię Sela. Mówię, ona nie może mieć na imię Sela, bo Sela to znaczy przerwa. To znaczy przerwi, ustań i podskocz, dokładnie po hebrajsku. Mówię, nie możesz tak nazwać dziecka. Przecież następnego dnia będzie Rebeka. Niech będzie Rebeka, nasza Rebeka niż Sela. Bo Sela to jest zatrzymaj się, ustań, pomyśl. Rozumiesz? Kiedy ty mówisz, musisz mówić w wyrazisty sposób. Pozwalać ludziom usłyszeć, co mówisz. Ja na początku, kiedy uwalniałem słowa, ja mówiłem tak szybko jak automat. Potem się kiedyś, i pamiętam jak dzisiaj, na którymś ze spotkań w jakimś tam kościele, podeszła do mnie taka staruszka i mówi do mnie, bracie, ja nie rozumiem, co ty mówisz. Ja tak na nią popatrzyłem, sobie pomyślałem, że jak ona nie rozumie, co ona nie rozumie, co ona taka duchowa, więc ona nie rozumie, co ja mówię. Ona mówi, ty musisz wolniej mówić. Ja się nad tym poważnie zastanowiłem. Co ona powiedziała? Bo tu nie chodzi o to, żeby przekazać natychmiast informację. Nie. Tu chodzi o to, żeby być wyrazistym. Twoje słowa muszą być akcentowane. Ludzie muszą je wyraźnie usłyszeć. One muszą brzmieć po głowach jak dzwon. Rozumiesz? Im się musi to śnić w nocy, co ty mówisz. Ty zmieniasz ton, odpowiednio akcentujesz. Rozumiesz? Tak przekazujesz słowo. Dalej, przejrzystość. Twoje uwalnianie słowa musi być przejrzyste, czyli pozbawione zbędnych zabarwień. Zabarwienia są dobre, ale niezbędne zabarwienia. Za dużo miodu, rozumiecie, powoduje problemy. O tym mówi Pismo Święte. Nie za dużo kolorytu. Musisz w tym cyrklować. I co dalej w postawie? Otwartość na człowieka. Mówisz do człowieka, pamiętaj. To nie jest tak, że prorok wychodzi, uwalniam słowo od Pana. Wróć. Mówisz do człowieka.
Tak samo jak z tym, że ludzie myślą, że żyje się dla Boga. Dla Boga się nie żyje. Żyje się dla człowieka. To jest herezja, że się żyje dla Boga. My nie żyjemy dla Boga. My żyjemy dla człowieka. Paweł powiedział w pewnym momencie taką rzecz, że gdyby od niego to zależało, to by już dawno tam poszedł. Ale mówi, zostałem tutaj ze względu na was. My tu jesteśmy na ziemi ze względu na drugiego człowieka, a nie na Boga. Ze względu na Boga, to się umiera i się tam idzie. Żyjemy dla człowieka, bo mamy przekazać mu Chrystusa. Robimy to, to jest miłość, teraz mamy, to jest miłość, czysta miłość. Jestem tu po to, abym twoje życie podniósł, a nie po to, bo jestem wysłannikiem Boga i mam coś od Boga do powiedzenia. Nie. To nie ta postawa. Trzeba być otwartym na człowieka. Nie na poziomie humanistycznym, żeby go tam wygładzić. Tak? Tylko żeby go uratować. Dla ludzi tam jestem. Dla ludzi. Ja na przykład nie przychodzę do kościoła dla Boga. Ja nie potrzebuję do kościoła dla Boga przychodzić. Bóg jest wszędzie. Przede wszystkim we mnie. Świetnie się tam ma. Ja do kościoła przychodzę dla ludzi. Po prostu. To bardzo proste jest. To jest tak proste, że ludziom się w ogóle to w głowach nie chce mieścić czasami. Piąty element to jest duchowość. Ewangelia Jana 4:24. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu. Przekaz duchowy na poziomie przyjmowalności duszy. Musimy tak przekazywać prawdy duchowe, aby dusze ludzi były w stanie to przyjąć. To nie chodzi o to, że my odpowiadamy za to przyjęcie, ale my te rzeczy w ten sposób przekazujemy. Tak robił to Jezus. Nawet kiedy On objawienie włączał, jakieś bardzo silne, to którego nie tłumaczył, to było przyswajalne na poziomie duszy. Przyswajalne. Wystarczyło chcieć tego posłuchać i to troszkę porozkminiać. Rozumiecie? I powiem wam, że aby przekazywać duchowe rzeczy na poziomie duszy, to potrzebna jest nadnaturalność. Tego się naturalnie nie zrobi. Nie zrobi się tego naturalnie. Musi być nadnaturalny. Ale jesteś nadnaturalny, więc nie masz się o co martwić. Naprawdę. Bo pamiętajcie, my też musimy wiedzieć, kiedy my się kończymy. Kiedy się kończy w ogóle rozum. Pewne rzeczy są nadnaturalne. I koniec. I one są od początku do końca nadnaturalne. W pewnym sensie nie kontrolujesz ich. I co? To trzeba ćwiczyć. Ja przyszedłem do Boga i powiedziałem, Boże, ja chcę być duchowo rozumiany. Czyli ja chcę, aby mój przekaz duchowy był rozumiany przez ludzi, którzy mnie otaczają. Ja tego chcę. Ja chcę to ćwiczyć, Duchu Święty. Uczcie się tego. Bierzcie różne, nawet treningi sobie róbcie. Zwykłe treningi takie, że bierzecie jakiś duchowy element, siadacie sobie i przekazujecie go w eter. Uwalniacie go w eter. Jakąkolwiek przestrzeń, jakąkolwiek rzecz. Uwalniacie ją w eter. Nawet nie do drugiego człowieka, nawet nie nagrywacie tego, nie? Ale uczycie się, jak to robić. Będziecie się też sami słyszeć w duchu. Czy to jest dobre, czy nie? Ja pamiętam, kiedy my w różnych programach byliśmy z Agatką i te programy były o różnych treściach. Jedne były o seksie, inne były jakieś dokumentalne, inne o czymś innym. One, tam zawsze był uwolniony przekaz duchowy na poziomie przyjmowalności przez ludzi.
I to było nadnaturalne. Ja się nawet jak robiłem w tym programie, to też to było, ja potem aż Tania zapytałem, mówi, ja mówię, dobrze mówiłem? Pytam tatka. Bo ja w ogóle, on mówi, bardzo dobrze, mówi, człowieku, mówi, no jeszcze, to, bo ja mówię, jak to przekazać? Wiecie, o co chodzi? Jak to przekazać? I ostatnia rzecz. Angażując, uwalniamy słowo, angażując swoją duszę. List do Rzymian 12:15. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. To, co powiedziałem pokrótce wcześniej. Wkładaj emocje adekwatne do poselstwa. Wkładaj emocje adekwatne do poselstwa. Jeżeli głosisz gniewne poselstwo, to się gniewa tam. Nie głoś gniewnego poselstwa w taki sposób, jakbyś grał w szachy. Nie rób tego. No weź się tam zagniewaj. Weź się rozgniewaj tam na to wszystko. Rozumiem? Weź, nagrywasz to, ustaw sobie ten w ogóle telefon, ustaj przed tym telefonem i ty weź się rozgniewaj na to, co ty tam w ogóle mówisz. Na tą sytuację. Puść ją z gniewem. Niech to płynie. Emocje są po to, aby towarzyszyły prawdzie i odpowiednio tą prawdę barwiły. Rozumiesz? Płacz z płaczącymi, śmiej się ze śmiejącymi. Jeżeli mówisz o rzeczy, która jest smutna, rozumiesz? To nie mów w taki sposób, że jesteś zadowolony. Ja słucham niektórych kaznodziei i mówię, co on w ogóle ma w środku? Jakie on ma powikłanie? Taki w ogóle mówi o jakiejś smutnej rzeczy i on jest zadowolony, że to się... Ja mówię, ale z czego tu się śmiać? Nie wiesz, z czego tu się śmiać. Przecież to trzeba płakać. Weź się rozpłacz. Powiedz, Boże, w ogóle przyjdźcie z tym do Boga. Powiedz, Boże, naucz mnie tego, bo tego, On cię tego nauczy. Rozumiesz? Głosi się o czymś, co ma jakaś pasja za czymś idzie i głosi się w ogóle w taki stonowany sposób. Czasami się zastanawiam, jak wygląda seks tych ludzi. Naprawdę, ja mam takie rozkminki. Mówię, Boże, trudna sprawa. Nie wyobrażam sobie do końca. Ja tak z chłopskiego na moje, w ogóle wiesz, przełożyć sobie to. Mówię, tak można. No. Cały czas w tej samym rytmie. Wiesz, nie, naprawdę, bo ja nie znam takiego Boga. Jak ja się przyglądam na Jezusa, to Jezus jest w ogóle, jego zachowania są wprost proporcjonalne do tego, co on głosi. Ja takiego Jezusa znam. Jak Jezus cierpi, to Jezus cierpi. Jak on się śmieje, to się śmieje. Jak on krzyczy, to krzyczy. Jak on jest wściekły, to jest wściekły. W ogóle rozumiecie, o co chodzi? Takiego Jezusa czytam w Ewangeliach. Nie wiem, jak go wyczytać. Takiego go widzę. Wiesz, nie widzę Jezusa a ani stonowanego, kiedy jest gniew, ani smutnego, kiedy jest wesoło. No nie widzę. Widzę, że w ogóle idzie wstrzesić Łazarza i on płacze. Ja, że tak powiem, 100 tysięcy słyszałem teorii na ten temat. Aż wreszcie zrozumiałem, że on po prostu płaka, bo mu kolega umarł. Nic więcej. Nic więcej na tym nie było. Bo jest był normalny. Umarł mu kolega, to płakał. Już nie był zadowolony, że mu kolega umarł. Rozumiem. Z czego tu być zadowolony? To nikt nie byłby zadowolony, jakby ktoś umarł. To nie znaczy, że to ci ma, jest tam napisane, niech was nadmiar smutku nie pochłonie. Ale nikt nie powiedział, że ty nie masz prawa być smutny, bo ci ktoś umarł. Jak ty jesteś wesoły, bo ci ktoś umarł, to ja wiem, co z tobą jest. To nie pasujesz w ogóle do otoczenia. Zaraz się mi żyjesz. No błagam, no nie jesteś w niebie. Bądź normalny. Bądź normalny. Tylko niech żadna rzecz cię nie pochłonie, ale bądź normalny, uwalnij emocje prawidłowo, tak? Więc osoba prorocza, ona musi wkładać emocje adekwatne do poselstwa w to, co głosi. Adekwatne do poselstwa.
Te sześć elementów, przyjaciele. Gotowość, odwaga, jakość, postawa, duchowość i angażowanie swojej duszy. Te rzeczy, one są jakby takimi walorami przekazywanego słowa. I mi bardzo zależy, żebyśmy mogli w tym się rozwijać. Ja bym chciał to widzieć wśród nas. W każdych poselstwach perspektywy prorocze, czy w indywidualnych, czy w takich, które się tutaj w kościele głosi, czy w takich, które się filmy nagrywa, czy nawet w takich, które się tam gdzieś wypisuje. Jakby w każdej sytuacji. Niech to niesie za sobą te elementy, a naprawdę wtedy będziemy wykonywali konkretną robotę. Będziemy coraz bardziej szli w tego typu rzeczy, bo jakby wchodzimy w coraz bardziej w nasze jako wspólnota, jako ruch, w temat wpływu. I perspektywa prorocza no, spina to wszystko do kupy. I ona musi być w tym wszystkim wzorcowa. Rozumiecie? Ona musi być w tym wszystkim wzorcowa. Po prostu. Jeżeli my połączymy te cechy, to my będziemy z jednej strony bardzo poważnie odbierani. Nikt nie powie, że jesteś pajacem. Rozumiesz? Ktoś może być wściekły na ciebie. A z drugiej strony nikt nie powie, że jesteś usztywniony jakiś. Że to, co mówisz, jest sztuczne, że jest jakieś tam. Po prostu będziesz sobą, będziesz prawdziwy, będziesz normalny. Chciałbym, żebyście ćwiczyli takie rzeczy. Chciałbym, żebyście przez ten czas teraz do następnego spotkania przećwiczyli sobie te rzeczy, o których mówiłem, jeżeli chodzi o uwalnianie słowa. Na następnym spotkaniu ja będę mówił prawdopodobnie o już o snach trochę zacznę mówić na temat snów, ale chciałbym, żebyśmy też poświęcili troszkę czasu na zaprezentowanie prawidłowego uwalniania słowa. Ci z was, którzy będziecie chętni, żebycie. I to jest naprawdę bardzo proste, bo to nie potrzeba, zresztą przekonacie się, to nie potrzeba wielokrotnie coś przeżyć mocno. Wystarczy mieć temat podany jakiś. I ten temat podany można odpowiednio przekazać. Bo wielu ludzi myśli, że jestem w stanie tylko przekazać coś takiego, co ja sam przeżyłem głęboko z Bogiem. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jeżeli jesteś odpowiednio otwarty na Boga i stosujesz Boże techniki prorocze, to będziesz przekazywał każdą odpowiednią myśl. W sposób należyty. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja chcę, żeby każdy z nas głęboko zrozumiał to, co dzisiaj było powiedziane. Ja chcę, żeby ludzie ćwiczyli, Ojcze. Żeby rozwijali się w prawidłowym przekazywaniu Twojego Słowa. Ucz Duchu Święty każdego z nas. Otwieramy się na to Duchu Święty. Dziękujemy Ci za to Duchu Święty, że Ty tak nas właśnie traktujesz. W imieniu Jezusa.